że zachęcam do dyskusji, do zadawania pytań. Po to dzisiaj tutaj jesteśmy z Państwem, żeby bezpośrednio można zadać pytanie Panu Ministrowi. Ja wiem, że problemów jest bardzo dużo. Pan Wojtek ma mikrofon i jeszcze raz przypominam, żeby jak ktoś wstaje, żeby się przedstawić z imienia i nazwiska, zadać pytanie. Po trzech pytaniach minister będzie odpowiadał i tak do samego końca. Zapraszam. I pierwsze pytanie, bardzo proszę. Dzień dobry, Bożena Rosza, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kozakowo. Moje pytanie to jest o dziki. Mówi Pan o trzodzie, że jest problem, że może być zaraza, ale jak nie rozpoczniemy od dzików, to ja myślę, że wtedy będzie problem dla rolników. Każda gmina, każdy rolnik ma problem i chciałabym, żeby głośno też tu na tej sali powiedziano, co ustalono i jakie będą procedury, aby koła łowieckie nie odpisywały nam, że należy się Państwu 100 czy 200 zł, albo koło łowieckie nie ponosi odpowiedzialności w terenie zabudowanym. Dziękuję bardzo. Tutaj kolejne pytanie po lewej stronie. Bardzo proszę. Tarnowski Marek z miejscowości Wodnienia. Panie ministrze, ja się chciałem zapytać, odnośnie, bo minister tutaj mówił o dużych pieniądzach, odnośnie o trzodę chlewną, na modernizację, jak można powiedzieć, budowę chlewni, prosiąt. Mnie się wydaje, my już mamy tą świńską kurtę, no bo te świnie nie są. Jeżeli Pan zachęca, że rolnicy mają brać pieniądze i budować obory czy chlewnie, podejrzewam, że te świnie będą jeszcze tańsze. Ja nie wiem, niech Pan wytłumaczy. Czy Wy macie jakiś rynek, jak rolnicy jest, rynek zbytu, czy jak tam wyglądać? Bo teraz jak na przykład 5 rolników weźmie jakieś pieniądze, się zadłuży i to wiadomo, że już są zadłużeni, to jest pod, nie chociaż tam po 2000 tych świn. 5 rolników powoduje obory, no to już mamy już 10 tysięcy tej trzody. No będzie jak ta budka, znowu. Nie wiem, jak Pan to będzie. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Po kolei, na wszystkich będzie czas. Proszę bardzo. Pojęta Henryk Nowo. Ja właśnie na ten sam temat. To mają być niby dotacje na rozwijanie. Jak cena spada, to wiadomo, że jest to mało za dużo. To dodać dotacje na wygaszanie produkcji, a nie na zwiększanie. I będzie to mało, nie będzie seta. Jak będą dotacje na wygaszanie, na pewno ja będę pierwszy, kto wygasza produkty. Ale trzeba coś dać. Dobrze, dziękuję, że tutaj Pan tutaj w tym samym temacie. Dlaczego nie zostało zrobione wsparcie dla dopłatek, jak to jest dla KUS przede wszystkim? I dlaczego minister na spotkaniach mówił, po co mam dopłaty do trzody chlewnej, jak my mamy teraz zachowawcze? To w Polsce wystarczy na raz zachowawcze z lotniska Pstra, Biała Pstra i Puławska. Tylko to o to chodzi, żeby był raz zachowawcze i wiedzieć, że produkcja trzody jest wygaszana w Polsce. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o dziki, bo to jest polityczny temat, który elektryzuje wszystkich nas. Ja chcę zwrócić uwagę, że Rada Ministrów w ubiegłym tygodniu przyjęła rozporządzenie, które umożliwia wypłatę odszkodowań dla tych rolników, którzy są w strefie afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa podlaskiego, tylko i wyłącznie Kujawskiego. I to są pieniądze za straty wyrządzone w uprawie. Straty będą wypłacane na podstawie wniosków, które złożą rolnicy do końca marca tego roku. Wedle wyceny przygotowane przez fachowców, ekspertów z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wypłacać będziemy te pieniądze na poziomie maksymalnej pomocy de minimis dla jednego gospodarstwa, które wynosi 15 tysięcy euro zminusowanej o ewentualne odszkodowania, które rolnicy otrzymali od łowieckich, b, o ile korzystali już z innych mechanizmów w ramach pomocy de minimis, jeżeli na przykład wymieniali materiał siewny. I taka kwota jest zarezerwowana w budżecie. Po co? Po to, żeby problem dzików na terenie województwa podlaskiego rozstrzygnąć pozytywnie. Zresztą chcę zwrócić uwagę, że
na 10 tysięcy dzików, o ile pamiętam z ostatnich danych, bo tyle jest dzików na terenie województwa podlaskiego, ponad 3,5 tysiąca sztuk zostało już, że tak powiem, odstrzelone przez koła łowieckie. I w tym dziele uczestniczy przede wszystkim minister środowiska, bo jest to jego kompetencja, jego sprawa. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz. Owszem, w wielu miejscach w Polsce odstrzały czy plany odstrzałów zostały wykonane w 50-60% przez koło łowieckie. Natomiast też zwracam uwagę, że dziki mają znakomite warunki do żerowania na polu. Do 1 000 000 hektarów wzrosła powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce. Znakomite środowisko dla dzików. I to oznacza też, że te dziki mają nie dość, że dostęp do taniego białka, dobrego białka, to oczywiście jeszcze ma dobre warunki do ochrony. Owszem, problem jest z tym, jakie podejmować decyzje w zakresie odstrzałów, czy też modelowania, ile tych dzików w środowisku powinno być, bo to nie są proste decyzje, bo od razu organizacje ekologów również włączają się w dyskusję na ten temat. A więc chcąc podjąć decyzję, musimy uwzględnić te kwestie także. Na terenie województwa pomorskiego jest obecny powiatowy lekarz, może zaświadczyć, że nie mamy kłopotów na dzisiaj, jeżeli chodzi o afrykański pomór świń i też są prowadzone różnego rodzaju dyskusje na temat stanu dzików na terenie województwa pomorskiego. Te informacje docierają do miejsca środowiska i są w tym względzie podejmowane określone decyzje. Mało tego, jutro na posiedzeniu rządu będzie przyjęta ustawa, znowelizowana ustawa o łowiectwie, która też będzie wprowadzała określone przepisy w zakresie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z uszanowaniem prawa własności, a więc tych rolników, którzy mają duże powierzchnie, a nie są członkami łowieckich, albo też, że nie mają wpływu na politykę łowiecką danego koła, te kwestie będą regulowane w ustawie. I będą również regulowane w ustawie te sprawy związane z utrzymaniem określonych populacji, określonych zwierząt, które w środowisku czy łowisku mogą przebywać. I ostatnia uwaga, która dotyczyć będzie wypłat odszkodowań za straty powodowane przez zwierzęta objęte prawem, czy prawem chronionym, a także przez zwierzęta, które prawem chronione nie są. To jest projekt na jutro, a więc będziemy też chcieli ten problem rozstrzygnąć wspólnie na poziomie rządu. Minister rolnictwa bardzo aktywnie uczestniczył w tym projekcie i będziemy, myślę, mieli projekt, który z pewnością będziemy jeszcze chcieli w ramach konsultacji społecznych międzyresortowych opracować. To tyle, jeżeli chodzi o sprawy związane z dzikami. Sprawa, która dotyczy najogólniej rzecz mówiąc rynku świń. Proszę Państwa, to nie jest tak, że tej wieprzowiny mamy za dużo. Ja zwracałem uwagę, jeszcze raz powtórzę, 80% eksportu, w tym też wieprzowiny, to jest Unia Europejska. Ale nie Polska. Ale ja? Unia Europejska. W Unii Europejskiej i w Polsce nastąpi wzrost produkcji we wszystkich branżach. O 12 milionów. I my mieliśmy 20 milionów. A mamy 15 milionów. 15 milionów, gdzie nastąpi okay. A ile jest z zachodniego tucznika? Ale jak chcecie słyszeć, to pozwólcie mi. Możemy chętnie po zakończeniu spotkania się na to rozmawiać. Ja mówię o danych oficjalnych i o tych decyzjach, które są podejmowane na poziomie europejskim. I proszę Państwa, jeżeli na europejskim rynku mieliśmy czegoś więcej, to wszyscy byli zaskoczeni tym embargiem także. Czy nikt nie mógł wyeksportować, bo większość, jak dobrze wiecie, masy wieprzowej jest skierowana z Francji, Niemiec, na teren Federacji Rosyjskiej. I w tym czasie, kiedy jest zakaz, każdy kraj szuka swoich innych możliwości wyeksportowania tej nadwyżki mięsa. Polska także. Natomiast ta sytuacja z pewnością ulegnie poprawie, bo musi być poprawa, to nie jest tak, że to będzie trwało ciągle. I w tym czasie nie wystarczy tylko wyprodukować, najtrudniej jest sprzedać, za jaką cenę sprzedać. Od 50 lat Unia Europejska się uczy, w jaki sposób sprzedać i za jaką cenę. Bo to jest podstawowy cel działalności rolniczej. Każdego gospodarza. My mamy oczywiście
dobrą sytuację, jeżeli chodzi o produkcję, mimo wszystko. Niezależnie od tego, że statystyki może było tam 18 milionów sztuk, jest teraz poniżej 11. A to wcale nie znaczy, że nie możemy tej produkcji zwiększyć. Problem jest, gdzie mamy znaleźć rynki. Ministerstwo i minister podjął wiele inicjatyw, żeby te rynki znajdować. Będzie w tym tygodniu wizyta prezydenta z całą grupą przedstawicieli sektora przetwórczego w Japonii. Japończycy są bardzo zainteresowani importem polskiej wieprzowiny. I już dzisiaj Państwo dobrze wiecie, że ta cena się zaczyna także zmieniać i się będzie zmieniała na wyższe. I ostatnia uwaga. Pamiętajmy o jednym. W Polsce zmieniła się struktura spożycia produktów żywnościowych. Jakkolwiek konsumowaliśmy 50 kg wieprzowiny, nawet 60, to teraz jest to poniżej 40. Dlaczego? Ano bo konkurentem jest mięso drobiowe. Jesteśmy pierwsi w Europie. Ponad 2 miliony ton mięsa drobiowego produkujemy, które trafia także na nasze stoły. Do konsumenta. Na rzecz wieprzowiny czy wołowiny. Jeżeli chodzi o wołowinę, to mamy 2 kg spożycia na jednego mieszkańca w Polsce. A jesteśmy wielkim eksporterem mięsa wołowego. Warto o tych relacjach pamiętać. I gdyby każdy z Was zapytał siebie, ile w mojej rodzinie jedzą wieprzowiny? Młodzi ludzie, dzieci, wnuki. Czyli widzimy ile wieprzowina... Poczekaj. I kiedy mówicie, jaki przyjąć umowę, nie oczekujcie, żeby minister powiedział, ok, mamy wyprodukować, strzelam, 2 miliony ton wieprzowiny, ma być 150% dużych, koniec kropki. Takie informacje od ministra nie uzyskacie, ponieważ jest rynek i każdy musi podejmować decyzję sam. Natomiast, co chcę jeszcze raz powtórzyć, nie wystarczy produkować, trzeba znać partnera, który kupi mięso i zapłaci odpowiednią cenę. I do tego są tutaj potrzebni partnerzy, którzy spotkają na rynku i będą negocjować. Oczywiście ta wielkość dotacji 950 tysięcy złotych wynikała z faktu, kiedy dyskutowaliśmy prawie 2 lata temu o trudnościach w rynku wieprzowiny. I minister Kalemba wpisał tę kwotę i to działanie do programu rozwoju obszarów wiejskich, który został utrzymany. Co wcale nie znaczy, że ta kwota pieniędzy będzie spożytkowana w 100%. Ona będzie spożytkowana na takim poziomie, jakie będą wnioski. I ostatnia uwaga, proszę pamiętać. Produkcja wieprzowiny w całej Europie nie jest objęta żadnym kwotowaniem. Żadnym. A więc trzeba wypracować sobie taki model, żeby nie produkować na ośle za dużo, bo nie będzie to sukces, albo wszystko na połowę ceny. Tylko trzeba utrzymywać cenę. Nie, takich informacji nie będzie, bo też jeszcze raz... Centralnie co nic centralnie, to się skończyło. Proszę Państwa, jeżeli chcecie dyskutować, to dyskutujmy na argumenty. Zwracam uwagę, że hodowcy mleka przekroczyli kwotę na własne życzenie. 1/3 gospodarstw zepsuła rynek mleka w Polsce. Zepsuła, bo 2/3 pilnowało sobie kwoty, 1/3 nie. Tak samo możemy to przejść na każdy inny rynek. Nie wystarczy wyprodukować, wystarczy się zastanowić, komu to sprzedać i za jaką cenę. A więc państwo ma stworzyć warunki do produkcji, my to czynimy. Decyzja należy do samych zainteresowanych. Centralne sterowanie się skończyło w roku 1990. Bo to jest wspólnotowy rynek, z którego my korzystamy także. W wielu miejscach w Polsce słyszę, że ograniczyć import z państw unijnych do Polski. Że co, to ma działać tylko w jedną stronę, że my możemy eksportować, a inni nie mogą. Więc po to jest ta wspólnota, po to jest to trudne zadanie, które musimy rozwiązywać razem. Nie daj na to. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że Państwo z... Nie ma dowodu. A nikt nic nie dał, nic nie daliśmy, więc informuję. Zgodnie z przepisami nie ma dopłat do świn, nie ma dopłat także do koni, bo jasne. Jest dopłata w całej Europie do krów, do mleka, do kóz i owiec. Jeszcze raz, odnośnie tych świn.
Pan mówi, że wy będziecie załatwiać rynek w Japonii. Dobrze. Ja się cieszę z tego. Załatwcie ten rynek zbytku. Niech Japończycy, przyjedźcie wy jako przedstawiciele, czy to izby rolnicze, podpiszcie z rolnikami, czy na 1000, czy na 5000, czy na 10000, ten rolnik będzie pochlebnie czy coś budował, bo niestety, jak się w kredyt zaciągnie, to nie jest taka prosta sprawa. Pan oczywiście namawia do pieniędzy. To jest na to wniosek. Ludzie się w kredyty niestety są już tak zadłużeni, się zadłużają, to weźcie coś takiego zróbcie. Umowę podpisać i to pójdzie. Każdy będzie chciał. Ale to muszą być umowy, a nie pan mówi, że rynek zbytu. No jak rolnik zwykły ma to rynek zbytu, to pan nie pojedzie i sobie nie będzie załatwiał. Dziękuję bardzo. Niech pan wyjaśni. To zalesienie. Mogę się poprosić wodę, że jakie tam będą dopłaty teraz, co się zmieni w stosunku do zatrudnienia, w szczególności ONW. A drugie pytanie to jest związane, co po roku 2020? Mam nadzieję, że ministerstwo już myśli na ten temat i chciałbym uzyskać informacje, jakie tam coś będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejne pytania jeszcze są. Może wrócę do biedzików, ale tutaj już nie o takich szczegółowych, tylko mam takie pytanie, czy rząd ma jakąś, zna metodę zlikwidowania tego ogniska w Podlaskim? Wczoraj w telewizji w programie rolniczym mówili, że ta choroba może rozszerzać się z bardziej dużą prędkością. W Rosji jest to powieść tak, że idzie szybciej niż człowiek, rozszerza się po terenie. Także jest docelowa jakaś groźba, że to rozszerzy się na całą Polskę i wtedy dopiero byłyby problemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moje nazwisko jest Krzysztof, jestem ochotnicy przewodniczący. Panie ministrze, tutaj się mówi o rynkach zbytu, a jest taka prawda, że na swoje potrzeby nawet nie możemy produkować ubojów. Żeby, jak pan czy nasi bliscy spożywają tego. A mamy problem, musimy zamieść do wcześniej, żeby kupić tusznika. Czy nie można coś z tą sprawą zrobić, żeby każdy sobie mógł zamieść tego tusznika? Właśnie, sam koduje i może... Rynek czarodziejski. Nikt nie ma mądrości, nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie będą zachowania na rynku. Natomiast oczywiście my, jako administracja, będziemy pracować nad rozwiązaniami. No tak wniosek chciałbym podziękować, bo rzeczywiście może się okazać, że będzie możliwe przybliżenie i rolników, producentów trzody z przetwórcami. Takie rozważania eksperci również przygotowują dla ministerstwa i na tym polega cała sprawa. Jest na poziomie europejskim możliwość wprowadzenia kontraktacji, bo to są już unijne przepisy. Chcemy zastosować, natomiast one muszą działać obydwie strony. To znaczy i rolnik musi być świadomy umowy kontraktacyjnej i przetwórcy. Póki co przetwórcy mają zdanie negatywne do tych propozycji, ponieważ nie chcą podpisać umów kontrakcyjnych i wiąza się ceną za zakupiony surowiec na przyszłość. Stąd też być może jeszcze trzeba będzie paru tygodni na dokładne analizy, żeby umiejętnie korzystać z przepisów europejskich. Będziemy nad tym pracować. Natomiast sprawa, która dotyczy zalesienia, to chcę też poinformować, że do roku 2020 to działanie będzie utrzymane i premie wedle założeń projektu są następujące. Premia zalesieniowa 1215 zł za rok od hektara i wypłacona przez 12 lat i premia pielęgnacyjna 424 zł do hektara. I to na razie z tych spraw. I tyle będzie pewnie w rozporządzeniu po przyjęciu ostatecznie opublikowania ustawy o programie rozwoju obszarów wiejskich. Natomiast co będzie po roku 2020? Otóż chcę poinformować, że najpierw musimy rozpocząć z nową perspektywą. Nowa perspektywa rozpocznie się od 1 grudnia tego roku w zakresie płatności. Natomiast myślę, że w zakresie progu to będziemy wcześniej gotowi. I wedle zapowiedzi Komisji Europejskiej pierwsza analiza, jak są wydatkowane pieniądze, jak są realizowane zadania wynikające z nowej perspektywy 2014-2020, rozpocznie się w roku 2017. I na dzisiaj nikt w Europie nie jest w stanie przewidzieć, w jakim kierunku te prace zostaną poprowadzone. Natomiast nakreślam horyzont czasowy, który nas czeka.
Spodziewamy się, że pewnie w zakresie płatności bezpośrednich one zostaną utrzymane na następną pewnie perspektywę z uwagi na to, że wielu farmerów zachodnich, jeżeli patrząc na ich finansową działalność i stronę, to płatności bezpośrednie w przychodach rolników zachodnich to ponad 75%. W Polsce ponad 60%. I z tych powodów pewnie ten mechanizm dopłat do hektara będzie utrzymany. I jeżeli chodzi o kwestie związane z afrykańskim poborem świń. Na szczęście, Panie Janku, od roku czasu inspekcja weterynaryjna bardzo ciężko pracuje na terenie Podlasia i nie dopuszcza do tego, żeby poza te dwa powiaty, które były w strefie czerwonej, żeby wirus afrykańskiego pomoru świń rozprzestrzenia się na Polskę. To jest naprawdę wielkie zadanie i tu chwała inspekcji za taką naprawdę skuteczną działalność w tym zakresie. Jasne, tu pełna zgoda, ten wirus może być jutro w Paryżu. To nie jest tak, że może go poprzez produkty mięsne zawieźć w ramach jedzenia kanapki nawet do Paryżu. Jest takie zagrożenie. Natomiast my chcemy, żeby poprzez ustawę o bioasekuracji doprowadzić za niedługo, będzie nam bardzo ciężko pracować, żeby Polska uzyskała certyfikat, że jesteśmy krajem wolnym od tego ASF. Choć Komisja Europejska bardzo skrupulatnie monitoruje poprzez swoje służby, w jaki sposób Polska Inspekcja Weterynaryjna pilnuje tych obszarów zagrożonych. I co do uboju świń. Otóż rzeczywiście jesteśmy być może zaskoczeni tym, że ubój świn na własne potrzeby musi być zorganizowany w ubojni pod nadzorem lekarza weterynarii. To wynika na wprost z określonych przepisów rozporządzeń Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa konsumentów. Można sobie wyobrazić, że mamy wspólnotowy rynek i każdy ten wspólnotowy rynek musi dbać, żeby na rynek prowadzić mięso zdrowe i bezpieczne. Nawet gdyby to miało dotyczyć tych, którzy swoje świnie wykonali w własnym gospodarstwie i korzystają na własne potrzeby. A więc na dzisiaj nie przewiduje się zmian przepisów w tym względzie i koniec kropka. My tego nie jesteśmy w stanie zmienić, ponieważ to wymaga przewartościowania poziomu europejskim i zgody 27 państw, łącznie z Polską, czyli 28, na takie działania. To nie są sprawy, które zależą również od polskiej administracji państwowej. I to tak to wygląda i to nic się nie zmieni. Izby Warklaka, Tucznika i to wchodzi do obydwu krajów. I tu nikt nie ma na to wpływu. W każdej chwili można to przewieźć w środek Polski, tak? A się mówi, że inspekcja działa konkretnie. Przyszedł Warklak do Białostoku-Pomorskiego, zaczęły warklaki padać, to już się pali, że przywieźli z Litwy afrykańskich pomorskich. I gdzie była weterynaria? Oboje odwoził tuczniki z Litwy, tego też nikt nie kontrolował. Bo były tanie po 3 zł, bo mogło być na Litwie. Dziękuję bardzo. Kolejne pytania jeszcze są. Tam pan Kazimierz, który się zaprasza. Już poprzednio powiedz. Panie ministrze, ja mam takie pytanie. Weszło te biznesplany tak zwane. Ja też z tych programów zawsze tam korzystałem. I w starym biznesplanie, co ja sprawdzałem z 2000 roku, było opisane, że tucznik będzie się to złotych. Ile jest wiarygodności w tych biznesplanach? A za to się płaci. A za to się płaci. Tak samo teraz my robimy program młodego rolnika. Ile tej biurokracji, panie ministrze? No to jest chore. Ten rolnik nie ucieknie, z tą ziemią nie ucieknie nigdzie. On zostaje w Polsce. A biurokracji tego jest do pisania i dojeżdżenia. Teraz przyjdzie wiosna i trzeba będzie się zająć tą sprawą. Tak? Tej biurokracji. Za wiele biurokracji jest w Polsce. Panie wójcie, do pana pytanko jeszcze małe. Odnośnie podatków. No zboże spadło o 30%. O ile podatki są obniżone w tej chwili? Jeszcze nie wie? Nie wiem. 61 zł za kwintal. O, dziękuję bardzo. Było 65. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, bliżej mikrofonu. Dzień dobry, jest
chciałem rolnicy zapytać, czy dzieje rola ze spółki celowo zostać dana naszym rolnikom, czy może jakiś spółce warszawcy finansowali tego z obcego kapitału? Dziękuję bardzo. Według rządu, kiedy te ceny świń mogą przyjść na taką względną cenę opłacalną? W jakim czasie? Po 2020. Czy jeszcze jedno? Czy wrócą, kiedy wrócą renty sektoralne? Jacek Karnowski, jestem rolnikiem. Ja bym nie miał pytania, tylko uwagę do pana kolegów Nieśląskiego, Kłopotka, że jeżeli on się w telewizji wypowiadał na temat rolników, niech się najpierw podszkoli i nie wypowiada się w taki bezczelny sposób. Bo nie krytykuję rolników. Proszę bardzo. Moje nazwisko to jest Antoni Kołuchowo. Panie ministrze, pan się chwalił, że nasz eksport wyniósł 21 miliardów. Co z tego mieli rolnicy, jak tam dochód spadł 10-11% w latach 2013-2014? Każde pytanie. Dziękuję bardzo. Sporo pytań. Mojego imienika Kazimierza, otóż z tego co domyślam się, z tego co wiem, to jest znane przygotowanie fachowce z ośrodków doradztwa rolniczego, nie ministerstwa, tak? Okej, okay, więc warto zapytać ekspertów ośrodku doradztwa rolniczego, skąd mieli te wyliczenia. Dość optymistyczne, bo rzeczywiście rynek to nie jest progresja, to są sytuacje, które się zmieniają to nawet kilka razy w ciągu roku. Warto to pamiętać. I ja rozumiem rozżalenie, rozgoryczenie niektórych rolników, którzy kierują się wyliczeniem biznesplanu, zaciągają kredyty, pobierane określone środki finansowe w ramach programu rozwoju obszaru wiejskiego, a potem oczywiście są kłopoty z spłatą kredytów, albo nie daj Boże, że inne trudne sytuacje. Ja się zgadzam z tym, że ta administracja musi działać, natomiast wszędzie słyszymy, że każde działanie, każda nowa wspólna polityka rolna to będzie uproszczenie, ale nie do końca to jest prawda. To nie jest prawdą, bo rzeczywiście zawsze są jakieś dodatkowe czynności, które należy przeprowadzić, wykonać, bo się czasu zmieniają. I można zaklinać rzeczywistość. Natomiast warto pamiętać też, że kraj, który uzyskuje tak duże pieniądze, a my jako Polska mamy do 2020 roku, do zainwestowania ponad 440 miliardów złotych. Ktoś te pieniądze musi przygotować do wydatkowania, czyli różnego rodzaju projekty, programy, musi ktoś to skontrolować, zaudytować, rozliczyć, więc to nie jest tak, że to się stanie samo. Do tego potrzeba ludzi, którzy mają różne kompetencje. Dlatego z jednej strony cieszymy się, że mamy możliwości rozwojowe, z drugiej strony krytykujemy administrację, że jest za dużo. A każdy z nas, jak idzie do urzędu, to trzeba mieć decyzję następnego dnia, bo tego samego dnia. Kto ma to zrobić? No urzędnik, tak? Więc z urzędnikami jest tak, że są bardzo potrzebni i trzeba urzędników też zachęcać do tego, żeby byli jeszcze bardziej wydajni. Bo decydują o nerwie państwa, o wielu ważnych decyzjach i dla rolnictwa, i dla infrastruktury, dla działań społecznych i tak to można wymienić. Więc tego poglądu nie podzielam absolutnie, że jest za dużo tej administracji. Wynika ona z potrzeb państwa, które realizujemy w ramach unijnych pieniędzy. Ja jestem dobrze, ziemia selbowa, czy będzie sprzedana na rzecz rolników, czy obcych z Warszawy. Chodzi chyba o gospodarstwo krótkowe. Nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Wiem, że to jest spółka strategiczna Skarbu Państwa, ziemnia czana. Nie słyszałem, żeby jakiekolwiek przygotowania do czegokolwiek. Ale... Nie, ale... To jest zgoda. To jest spółka.
strategiczna realizacja zadania w zakresie hodowli ziemniaków w Polsce. Natomiast ja nie mam żadnych informacji na ten temat, ale oczywiście nie omieszkam zapytać prezesa, czy za jakiekolwiek informacje w tej sprawie przekaże informacje, nie ma żadnego problemu. Myślę, że dotychczasowe rozwiązania, które prowadzi agencja w Gdańsku, idą w tym kierunku, że przetargi ograniczone w poszczególnych gminach są prowadzone i to z tych zasobów, które są w Skarbie Państwa, więc nie widzę tutaj żadnych nowych rozwiązań, które by miały być. Tym bardziej, że nowa ustawa, która będzie procedowana za jego zgłoszenie w zakresie sprzedaży ziemi, w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, dzierżawy ziemi rolnej, te rozwiązania będą do końca czerwca tego roku przygotowane i przyjęte przez parlament. Jeżeli chodzi o ceny wieprzowiny w Polsce, ja się nie podobuję absolutnie prorokowania czegokolwiek, bo nie jestem cudotwórcą, nie wiem, co będzie jutro, co będzie za miesiąc, jakie będą ceny. Dlatego są specjaliści od rynków rolnych, którzy mogą się w tej sprawie bardzo delikatnie wypowiedzieć. Natomiast renty strukturalne w Polsce były, od nowej perspektywy nie będą kontynuowane. Dlatego, że ten mechanizm, to działanie zostało wprowadzone, ale po kontroli unijnej Polska zapłaciła karę, o ile pamiętam, chyba 80 milionów euro za złe wdrożenie rent strukturalnych w Polsce. A więc tego mechanizmu już na poziomie unijnym nie będzie. To znaczy, oto dobre pytanie, może jeszcze jedno zdanie, co rent strukturalne. Renty strukturalne były powiązane z młodym rolnikiem, prawda? Młody rolnik otrzymywał wtedy bodajże 50 tysięcy złotych premii. Rolnik podzielił swoje gospodarstwo 3 hektarów na dwie działki. Jedno gospodarstwo 1,5 hektara dla córki, drugie dla syna. Młodzi wzięli premię, wyjechali do Anglii, a tam został sama gospodarstwa. I dostał rentę strukturalną. I powinni się z tego tak, że rozmawiamy szczerze, bo do końca. Rolnik, który przekazał gospodarstwo następcy, nie powinien na tym gospodarstwie już pracować. Powinni pracować młodzi następcy. Czy tak było? Nie było. Sami dobrze wiecie. Panie ministrze, co ich utrzyma? To jest tak, ale pan europejskie i tak, i kontrolę inspekcji weterynaryjnej na tym. Więc chciałem powiedzieć, że jest niemożliwe przemieszczenie się zwierząt na terenie Unii bez jakiejkolwiek kontroli, dlatego, gdyż istnieje system wczesnego powiadamiania, tak zwany elektroniczny system Traces, i jeżeli świnie wyruszają z Łotwy, czy z Litwy, czy z jakiegokolwiek innego państwa do Polski, tam lekarz wydający świadectwo wprowadza to do systemu. Powiatowy lekarz w miejscu przeznaczenia otrzymuje właśnie takie powiadomienie. Ten transport jest kontrolowany za pomocą GPS-ów, za pomocą lokalizacji satelitarnej. Jest odtwarzana cała droga przebiegu i dokładna godzina przybycia i na miejscu też jest, świnie są badane. I no, jeżeli Polska ma pewne obszary objęte ograniczeniami, tak samo inne państwa, Litwa czy Łotwa, to nie znaczy, że nie można z tych państw przemieszczać świń, dlatego że obszary poza tymi ograniczeniami są wolne od afrykańskiego pomoru. No i gdybyśmy tak traktowali, to z Polski też nie można by było nic żywca, żadnego żywca wyeksportować. Nie wiem, czy ja odnośnie grupę do tego żywca. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę kolejne pytanie. Panie ministrze, mam takie pytanie odnośnie nowego programu. W nowym programie mamy coś takiego jak przekazanie małego gospodarstwa na zwiększenie następnego gospodarstwa i będzie ta premia. A jakie jest to małe gospodarstwo, chciałem się dowiedzieć. Teraz jeszcze jedno pytanie. Panie ministrze, w sprawie sprzedaży bezpośredniej. No bo na pewno pan z nas mogłaby się tym zająć, znaleźć dla siebie miejsce pracy w tym, ale są takie obostrzenia, że to ciężko przeskoczyć. Chciałbym też na ten temat się dowiedzieć. Dziękuję.
To jest rzeczywiście bardzo dobre pytanie. Co to jest małe gospodarstwo? Czy to się odnosi do wielkości, czy to się odnosi do tak zwanej wielkości ekonomicznej? Więc można sobie wyobrazić, że to nie jest do końca zdefiniowane na poziomie europejskim. Natomiast oczywiście mówimy o małym gospodarstwie, które ma tą wielkość ekonomiczną do 6 tysięcy euro. Czyli inaczej mówiąc, ale przekładając na język praktyki, za tyle to gospodarstwo jest w stanie wytworzyć produkt w przeliczeniu na pieniądze. Natomiast dyskutowaliśmy na poziomie europejskim i oczywiście gospodarstwo nierówne, bo 2 hektary w Polsce nie jest równe tej samej powierzchni na przykład we Włoszech czy w Rumunii. Dlatego wielkość gospodarstwa w każdym hektarach nie wchodzi w rachubę do definicji gospodarstwa małego. Tylko i wyłącznie posługujemy się terminem ekonomicznym. Więc to jest po pierwsze. I ten mechanizm chcemy zastosować w Polsce. Zobaczymy, na ile on się zmieni. Na ile on będzie skuteczny, na ile będzie zachętą dla rolników, którzy mogą skorzystać z tej formy bądź nie. To zależy od decyzji samego rolnika. I druga kwestia, która dotyczy sprzedaży bezpośredniej. Jest duże zainteresowanie i chcielibyśmy ten projekt przeprowadzić. Tak jak powiedziałem, wedle nie do końca satysfakcjonujących przepisów, bo my będziemy mogli uregulować to, co dotyczy produktów zwierzęcych, wyprodukowanych w gospodarstwie. Tak? Nie roślinne, drzemy, powidła i tak dalej, bo to jest pewna niekonsekwencja, bo jeżeli jest gospodarstwo agroturystyczne, goście, którzy przyjeżdżają do gospodarstwa, mogą konsumować zarówno produkty roślinne, jak i zwierzęce. Natomiast gospodarz kwatery nie może sprzedać, bo nie ma przepisów, oficjalnie, legalnie produktów roślinnych czy zwierzęcych, bo nie ma ustawy. My chcemy to regulować i uregulujemy. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia ostatecznego i parlament tę ustawę przyjmie. To jest projekt senacki złożony przez senatorów Platformy Obywatelskiej 3 lata temu. Ale dochodzimy już do ostatecznych konkluzji. Mam nadzieję, że to będzie skuteczne. Owszem, to jest szansa, to też jest nadzieja, że i w gospodarstwie będzie można po spełnieniu minimalnych wymagań sanitarno-weterynaryjnych, cokolwiek by to oznaczało. Oczywiście tę działalność trzeba będzie zgłosić powiatowemu lekarzowi weterynarii i powiatowy lekarz weterynarii określi te minimalne wymogi. To będzie wynikało z przepisów. Tu nie będzie, myślę, na terenie naszego powiatu problemów z tym, ponieważ powiatowy lekarz weterynarii jest bardzo otwarty na tego typu współpracę i działania. Myślę, że dojdziemy do dobrych wniosków. Ale jest to działanie konieczne. Ja się jak najbardziej cieszę, że będziemy za chwilę mogli tę ustawę przegłosować w parlamencie. I tyle. Nazwisko Tomasz Skiercz. Mam takie pytanie odnośnie hod mlecznych. Teraz producenci mleka dysponują majątkiem w postaci m.in. hod mlecznych. To jest taki namacalny majątek warty na chwilę obecną około tam 50-60 groszy na rynku hod mlecznych. W wolnym rynku hod mlecznych. I moje takie pytanie, no decyzję administracyjną, któregoś tam dnia pierwszego kwietnia, praktycznie ten kapitał gdzieś tak przez palce ucieknie. Czy no jest, na chwilę obecną jest namacalny, ile się warty i w momencie zniesienia kwot już będzie nic nie warte. I teraz takie pytanie, czy rząd przewiduje jakieś rekompensaty właśnie w ten sposób kapitału. Dziękuję bardzo. Zapewne mam pytanie, które odpowiedzimy. Pytanie odnośnie kwot mlecznych. Co z mlekiem po zniesieniu kwot mlecznych? Czy są jakieś mechanizmy, które będą mimo wszystko kontrolowały ten przepływ mleka, czy po prostu będzie to znowu rzucone na wolny rynek Unii Europejskiej, która pewnie nas zaleje, no i niestety pewnie zwiniemy. Dziękuję bardzo. Pan jeszcze pan się chciał. Nastan Budzik. Ja jestem dostawcą mleka do szkół. Jestem jednym z największych dostawców na terenie województwa polskiego. My korzystamy z dopłat unijnych
i z dopłaty krajowej. Dopłata gminna wynosi 28%, natomiast krajowa dopłata 78%. 72%. Złożyło się tak w tym roku, że na te dopłaty mamy w sumie w całym kraju 118 milionów złotych. Ta kwota nie wystarcza w tej chwili na to, żeby realizować ten program, bo w zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa mamy realizować ten program od miesiąca października do miesiąca maja włącznie, a w tej chwili, ponieważ był wzrost cen mleka, co tutaj zaskoczy niektórych, o 15%, limit nie wystarcza na miesiąc maj. I w związku z tym mam pytanie, czy jest taka możliwość, że Ministerstwo Rolnictwa wyasygnuje jakąś dotację, tunel, no to by wynosiło w granicach gdzieś około 12 milionów złotych, żeby po prostu tą mleko ściągnąć z rynku i przeznaczyć dla uczniów, dla szkolnictwa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kwotę mleczne, definitywnie kończy się 31 marca tego roku. Natomiast ci, którzy kupili dodatkowe kwoty, rząd nie przewiduje rekompensy, żeby też było jasne. Dlatego, że mleko zostało wyprodukowane, zostało wprowadzone na rynek po cenach, które kupiła mleczarnia. Można byłoby dyskutować wtedy, kiedy to mleko ponadkwotowe byłoby sprzedane po 29 groszy i skupione przez mleczarnię i wtedy wypłacone. Natomiast takiego mechanizmu nie mamy. Natomiast pytacie Państwo, co po 1 kwietnia. Jeżeli potencjał produkcyjny z polskich gospodarstwach rolnych produkujących mleko jest wysoki, bo przekroczyliśmy kwoty, to znaczy, że udowodniliśmy, że umiemy więcej wyprodukować. To chyba nie jest źle. To znaczy, że będziemy mogli podjąć konkurencję na europejskim rynku i to będzie dotyczyło nie tylko Polski, ale wszystkich innych państw. Ja myślę, że to, co na dzisiaj wynika z mechanizmów wsparcia, i tutaj też uwaga dla nas wszystkich, za mało korzystamy z mechanizmów unijnych. Ja przypomnę, 2 lata temu był mechanizm wprowadzony przepisami Unii Europejskiej w zakresie dopłat do przechowalnictwa odtłuszczonego mleka w proszku i masła. Jeżeli chodzi o masło, bodajże 22 tysiące ton, nasi przedsiębiorcy złożyli wniosek na 60 ton. 22 tysiące ton cała wspólnota, a my 60 ton. Jesteśmy 6. gospodarką rolną w Unii Europejskiej. Natomiast co do mleka w proszku, żaden podmiot nie złożył wniosku. Był pieniądz do wykorzystania. Żaden podmiot nie złożył wniosku. A więc pokazujemy, że tu jest za mało przepływ informacji, za mało wiedzy i za mało korzystamy z tych możliwości, które daje nam Unia Europejska. Przygotowaliśmy rozwiązania, jeśli chodzi o przyszłość, w zakresie grup producentów mleka i ich związków. I to jest ten mechanizm, który będzie wynikał z przepisów wspólnotowych. Nie przewiduje się dodatkowych subwencji z budżetów krajowych na rzecz sektora mleczarskiego. To się w roku skończyło. Będziemy interweniować, albo inaczej, będziemy produkować na rynek w sposób wolny. To oczywiście na początku może być dla niektórych pewnym kłopotem, ale nie spodziewamy się tutaj wielkich zagrożeń dla całego sektora rolnego. I ostatnia rzecz. Dostawa mleka do szkół w ramach programu Mleko w Szkole. Otóż prawdą jest to, że mamy w budżecie 118 milionów złotych i prawdą jest to o tych proporcjach, o których Pan wspomniał. Natomiast na dzisiaj nie przewiduje się dodatkowych środków finansowych z budżetu krajowego, natomiast będziemy tę sprawę monitorować, bo mleko dla naszych dzieci w szkole ma być, będzie, natomiast kwestie, jeżeli będą wymagały interwencji na rynku krajowym, to oczywiście wspólnie z ministrem finansów na to się zostawimy. Póki co takiego zagrożenia nie przewidujemy. Dziękuję. Pani z Kosakowa pytała się o dziki.
Chciałbym Państwu powiedzieć, że byłem ostatnio na dwóch spotkaniach organizowanych przez Województwo Pomorskiego i przez Lasy Państwowe w Gdańsku. Sytuacja w naszym województwie, jeśli chodzi o dziki, wygląda następująco. Populacja od 2004 roku do czasów dzisiejszych wzrosła, proszę Państwa, dzików o 60% populacji. W zeszłym roku plan odstrzału miał wynosić 14 197 sztuk, a odstrzelono 9216 sztuk, czyli tylko 65% planu odstrzału. I to, proszę Państwa, te słabe zimy, jak w tej chwili poprzednie, dodatkowo dużo roślin białkowych na polu powoduje, że dziki już wcześniej dojrzewają, maciory mają 2 minuty w ciągu roku i generalnie ta populacja się rozrasta. Jest problem wśród myśliwych, żeby odstrzelić maciory, bo to zawsze jest problem, że maciora może w ciąży, może prowadzić stawki i tak dalej. Natomiast łatwiej odstrzelić zawsze osobnika męskiego, bo to wiadomo, że gwarancja będzie, że tam żadnych problemów z ochroną środowiska, że też z zielonymi nie będzie. I taką informację otrzymałem z Lasów Państwowych i proszę Państwa, kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, że myśliwe skarżą się też i mówią panie, co my mamy zrobić na to. Jak Niemcy kiedyś przyjeżdżali do nas na oszczar, właśnie uwalnię, to teraz nie chcą przyjeżdżać, bo boją się, że przechodzą tak zwany ASF. Kolejna rzecz, jak żeśmy sprzedawali te dziki, to oczywiście można było je sprzedać. Teraz trzeba całą procedurę, szczególnie w Podlaskim województwie, przejść badania dzików, badania krwi, odpowiedniej ilości przebywania w chłodni i tak dalej. Więc jest problem. Można oczywiście wykopać tu, jak to mówią niektórzy radykalnie, odstrzelić za kopalcu, kiedy zobaczy koniec. Natomiast proszę Państwa, chciałem powiedzieć tak, że od wielu lat izby rolnicze starają się o to, żeby ucywilizować szacowanie szkód łowieckich i proszę Państwa, cały czas mówiliśmy o obowiązkowym ubezpieczeniu kół łowieckich od szkód. I to jest proszę Państwa projekt z tego roku o obowiązkowym ubezpieczeniu kół łowieckich od szacowania szkód. Ponieważ wyszło na to, że ochrona środowiska, Ministerstwo Ochrony Środowiska uważa tak, że problem dzików to jest problem rolników i kół łowieckich. A pytam się, kogo jest zwierzyna państwowa, jak państwowa, to niech państwo również partycypuje w kosztach szacowania szkód. W tej ustawie jest zapis taki, to jest projekt ustawy oczywiście, 60% kosztów dokładało ubezpieczenie, dokładało państwo, 60% kosztów koło łowieckie i szacowania szkód dokonywała zewnętrzna firma, wybrana oczywiście przez niezależne instytucje. To jest projekt, który tutaj nie chciałbym szczegółów tworzyć, ale jest jakiś efekt tego naszego działania. Drodzy Państwo, skoro bo tutaj bardzo dużo mówiliśmy o cenie trzody chlewnej. I też jestem za tym, żeby proszę Państwa ministerstwo zwróciło uwagę na to, że Polska stała się tak zwanym buforem, bardzo skutecznym. Zresztą nasi weterynarze zablokowali dalsze przejście tej choroby afrykańskiej pomoru do Niemiec, do Francji, do innych krajów. Zablokowaliśmy, to jest nasz koszt. Nasi rolnicy pod Podlaskim cierpią jeszcze bardziej niż my, ale tam jest tak zablokowane, że nic tam nie przejdzie. Oczywiście choroba może się przenieść przez dziki, przez kanapki i tak dalej, natomiast Niemcy bardzo fajnie mają, bo blokada w Polsce, tak, spadek produkcji, bo to jest niezaprzeczalne, bo rolnicy zrezygnowali z produkcji, kiedy to na pszenicy była po 1100 zł, po 800, wtedy no, opłacalność była niska i populacja w Polsce spadła. I sygnalizujemy ministrowi rolnictwa już od zeszłego roku, że należałoby coś w tej sprawie zrobić. I trzeba było zapytać do Unii Europejskiej, tak, skoro myśmy stali się ofiarami i zablokowaliśmy wam ten ASF,
skoro my, jako pierwsi, doznaliśmy skutków tak zwanych tych sankcji unijnych w stosunku do Rosji, bardzo fajnie tym urzędnikom w Unii Europejskiej zadecydować, no to zwiększamy sankcje. Każdy urzędnik w Unii Europejskiej dostaje pensję co miesiąc i jego te sankcje nie wolą. Wolą sankcje nas, rolników, Polaków, bo każdy, nawet jeżeli chcielibyśmy wyeksportować nasze mięso do innych krajów, każdy mówi, no u was jest to ASF, dla bezpieczeństwa, raczej nie, wolimy od Niemców i tak dalej. Bardzo słuszno tutaj już pan Kos wyszedł, ale podjął taką sytuację, którą również, od której dowiedziałem się lekarza wojewódzkiego. Otóż wiele rzeczywiście wachlaków, prosiaków przychodzi z Litwy i Łotwy do naszego państwa. Ale oczywiście służby weterynaryjne twierdzą, wszystko jest badane i zgodnie te państwa są w Unii Europejskiej, takie możliwości są. Natomiast na czym sprawa polega? Na czym Duńczycy zyskają? I to powinniśmy się też w naszym państwie tego nauczyć i zastosować. Otóż w Litwie, Łotwie mają swoje stada i eksportują to do nas, do Polski, te wachlaki. Polski rolnik, który ma pustą chlewnię, i mówi, co ja się będę męczył za to 3,40 czy 3,50 za te tuczniki, tucznika wezmę, to ja sobie sprowadzę wachlaki duńskie. Duńczycy dadzą mi paszę, dadzą mi ochronę weterynaryjną i tak dalej. Za jednego tucznika wezmę 40 zł za moją pracę. Duńczycy odbiorą ode mnie tucznika i tego tucznika przerobią, sprzedają podgarby dla ogony do Chin, schaby, szynki i tak dalej. Z jednego tucznika zamiast 340 zł wyrobią tam 1000 albo jeszcze więcej. Raz, że nie muszą swoim ludziom płacić w euro za pracę, czyli mają tańszych pracowników w Polsce za 40 zł od jednego tucznika. Drugi raz, że mogą bez problemu, my zostaje u nas ta robota, a u nich zostaje zysk. I tego byśmy też chcieli, że rejestracja tych prosiaków, czy też warlaków powinna być na konto Duńczyków, a nie na konto Polaków. To tak króciutko, bo chciałbym jeszcze tutaj też wspomnieć o jednej rzeczy. Minister wspomniał o Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Tutaj państwo nie za bardzo oponowali w tym względzie, natomiast my jako Izba Rolnicza jesteśmy przeciwni, to powtarzam jeszcze raz, przeciwni utworzeniu tego funduszu. W tej chwili trudnej sytuacji dla rolnictwa każdy z nas, rolników, płaci na fundusze promocji. Mleczarze, przedziarze i tak dalej. Zgoda. Jest u każdej faktury odliczane procenty naszych środków finansowych. I kolejne wprowadzenie 0,2% od naszych faktur na kolejny fundusz, Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który miałby funkcjonować w ten sposób. I niech państwo powiedzą, czy to jest rzeczywiście porządna ustawa, czy to jest coś, co powinno być generalnie zmienione w 100%. Jeżeli, proszę państwa, rzeczywiście nie chcę tu tak drastycznie określić, jak któryś z państwa tu przed chwilą powiedział, natomiast w tej ustawie jest zapis, ja tę ustawę czytałem, projekt ustawy, jest zapis, że rolnik będzie mógł się ubiegać o środki finansowe na zakup środków ochrony tam, czy zakup stada, czy też nasion i tak dalej, na utworzenie produkcji, jeżeli w przeciągu 5 lat dochód spadnie mu poniżej 30%, wyłączając najlepszy rok, najbardziej dochodowy i najsłabszy rok. I w dodatku rolnik musi udowodnić, że ten dochód u niego spadł. A jak udowodni? W postaci faktur i rozliczeń. W tej chwili 3% gospodarstw w Polsce prowadzi tylko księgowość. Reszta nie płacić będą wszyscy. Korzystać będą nieliczne albo bardzo, bardzo mało kto. W dodatku kolejna rzecz, o której się mówi w tej ustawie, że rolnik, który na przykład sprzedał w tej chwili 100 sztuk świn, i firma upadła. Mówi, proszę bardzo, panie ministrze, pan sprzedał 100 sztuk. Pan ma fakturę, ale my pieniędzy nie mamy. Nasza firma upadła. Prowadzimy postępowanie upadłościowe. I w tej ustawie pisze, że jeżeli to postępowanie upadłościowe się zakończy, a trwa to 3, 4, a nawet 5 lat,
to wtedy ja jako rolnik będę mógł się zwrócić z tą fakturą do funduszu gwarancyjnego, który będzie gromadzony w Agencji Kulturalnej w Warszawie i dostanę 70% wartości tej faktury po 3-5 latach. Co dzisiaj mogę za tą fakturę, za 100 zł kupić, a za 3, za 5 lat. W dodatku jeszcze będę musiał udowodnić, że ja z tą firmą miałem umowę kontraktacyjną. No proszę Państwa, czy taka ustawa może być zaakceptowana przez rolników? No nie może. Więc proszę Państwa, zaprotestowaliśmy, no rząd twierdzi co innego.